Siemaneczko, z tej strony Tadek. Chciałem chyba w ostatnim, myślę jak na razie, odcinku z gry Phoenix Point, dopóki nie wyjdą jakieś DLC albo inne dodatki, pokazać wam build postaci berserkera mieszanego ze szturmowcem, która jest po prostu przekokszona na maksa i to jest chyba najsilniejsza postać, jaką można trafić w grze. Tak więc zaczynamy. Tutaj sobie wziąłem misję odzyskania surowców. Nasi tutaj snajperzy już podbiegli, coś tam odkryli, nie? I tak o, on ma umiejętność, że wraz ze stratą żyć zwiększają mu się obrażenia, dlatego też my to zrobimy. Zadamy mu trochę obrażeń. Tutaj od niego dostanie zaraz z pistoleta trochę, ostrzelamy go, że tak powiem. Po to, żeby wszedł w wyższy stan. No dobra, tutaj strzelisz go. Też go strzelisz. Musimy po prostu zadać trochę obrażeń na początek, żeby był ranny. No, weź go tam strzel w te macki. Dobra, dostał. I jeszcze. No, gdzie my mamy to? A, przełączyło mi się. Szybkie celowanie jeszcze raz. Ostrzelam go... Ojejku, przełączyło mi się. Ostrzelać go chcę w taki sposób, żeby mu nie zabrać życia oczywiście, żeby nie... Nie tyle nie zabrać mu żyć, to żeby mu nie kontuzjować żadnej skończyn. Czyli no, strzelam po trochę. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz mu strzelimy. No, dobra. No, to by mi przeskoczyło. No, dobra. Obróćmy się do niego. Ja tu w łapę strzeliliśmy. To w łeb go. Pani kumpla w łeb. No i dobra, on teraz ma prawdopodobnie obrażenia gdzieś z rzędu dwukrotnych i dodatkowo ma dalszy ruch. Zobaczcie, jak na sprincie przeleci. No dosłownie prawie całą mapę jest w stanie przelecieć. No dobra, lecimy tutaj. Mamy 4 punkty, 12 nam gdzieś zostało. O, wykryliśmy dodatkowych wrogów. W tym momencie używamy pierwsze. Szybką walkę, a to dlatego, że jak użyjemy napływ adrenaliny, uniemożliwia ona nam wykorzystanie umiejętności. Czyli pierwszy lecimy z szybka walka. On tu się odpala. Za każde zabicie dostaje 2 punkty akcji. No i napływ adrenaliny, że każdy atak czy cokolwiek kosztuje nas 1 punkt akcji. No i zobaczcie, i zaczynamy masakrę. Strzelaj. Zabity. Zabity. Nawet nie celuje. Zabity. No tutaj nie będziemy strzelać. Mamy, widzicie, 4 punkty cały czas. Przelatujemy tutaj. No, wykrył kogoś. No dobra. W ogóle w najnowszej aktualizacji, która teraz weszła, dodała to, że jedynie jaka postać może do nas chyba odpowiedzieć ogniem z powrotem, jeżeli ma to możliwość oddawania strzału, jeżeli ktoś strzeli, to jest tylko ta, do której strzelamy. A tak się nie stanie, ponieważ my dosłownie wszystkich zabijamy, więc no nikt nam ogniem nie odpowie. Zabity. Zabity. Dodatkowo ja mam na nim umiejętność, że przeładowanie nic nas nie kosztuje, żadnych punktów akcji. I myślę, że jedynie kogo nie zabije, to jego. Od razu. Ale zobaczymy. No, jemu się udało przeżyć. Ale dostajemy z powrotem 2 punkty. I znowu mamy pełne 4. No i dalej ognia. Zabity. O, tu się przesuniemy. Nie chciałbym, żeby on trafił przypadkiem tej butli, więc staniemy coś takiego. I znowu. No i obu. Zabity. A, to też się przesunę lepiej. Punkty mamy, więc nas stać. O, tam jeszcze kogoś wykrył. Dobra. To już strzelaj stąd. Zabity. W razie czego mam u niego strzelbę, więc... Ma 14 wrogów. Nam starczy amunicji, więc nie ma się co bać. Przesuniemy się tutaj. No i następny.
Tu sobie podbiegniemy. Postaram się tak stanąć, żeby widzieć tam w miarę możliwości dwóch i do trzeciego się przemieścimy. Jeżeli to są wszyscy na tej mapie, bo... O, chodźcie, trochę źle stanęłem. No dobra, to w ogóle. Też nie ma szans. Zbyt duże obrażenia zadaje, żeby być w stanie to utrzymać. Nie, no dobra, bo on jeszcze w tą butlę trafił. Będzie źle. I dziękuję bardzo, jednym gościem żeśmy zaorali całą mapę. Zaraz pokażę, jak wygląda u niego rozdysponowanie punktów, ale większość ma u mnie już na maksa. No dobra, tutaj mam misję, jakieś pierdoły dostaliśmy. Już go pokazuję. Zaraz wam go pokażę. Personel, który leciał tym okrętem, to jest... O, tutaj zobaczcie. On na ten moment, o, nawet dostałem punkty, mogę mu na maksa już dodać. Tutaj u niego najważniejsza jest siła woli i prędkość na początku, ponieważ jest to potrzebne, żeby on daleko biegał i miał tych punktów wystarczająco, żeby użyć tej umiejętności. Tutaj mamy go, u niego dodatkową klasę, szturmowca właśnie. Sprint, no to wiadomo, ważne, żeby mógł dobiec. Walka w zwarciu, to takie dałem, nie wiem po co, niepotrzebnie w sumie to dałem zamiast tego. Mogłem dać to, że następny atak zadaje 50 dodatkowych punktów obrażeń, czyli niszczy pancerz. Przydatne na wrogów z pancerzem, na przykład na Scylną by się przydało. Tu mamy, że wybieramy drugorzędną klasę, czyli właśnie tego szturmowca. To jest ta żądza krwi, która powoduje, że jak opadaje mu ilość zdrowia, no to on zadaje większe obrażenie, dlatego żeśmy go strzelali na początku. Gotowość do akcji, czyli to, że nie powoduje ubytku punktu akcji i przeładowanie, ale to też nie jest jakieś takie musi być. Najważniejsze, mówię, jest sprint, tutaj ta klasa druga, ta żądza krwi, napływ adrenaliny, czyli tak jak mówiłem, wszystko akcje, jakie wykonujemy, kosztują jeden punkt, ale nie możemy wtedy korzystać z punktów woli, więc pierwsze co użyjemy, szybka walka, która pozwoli nam uzyskać za każde zabicie 2 punkty akcji. Więc na początku jakbyśmy brali, mielibyśmy go na 7 poziomie, najważniejszy byłby sprint, żądza krwi, napływ adrenaliny i szybka walka i wtedy maksować siłę woli, następnie prędkość i ewentualnie jakieś tutaj dodatkowe umiejętności i tą siłę dodawać sobie na koniec. Jeżeli byście chcieli, tak jak ja mieć, czyli tę ciężką broń, to musicie trafić na tutaj te dodatkowe umiejętności siłacz. Czyli, że nasza postać ma biegłość w używaniu broni ciężkich. To ewentualnie można by było to kupić, jeżeli byśmy mieli strzelbę i ze strzelbą latać. A czy ja mu dałem niby strzelbę, ale też niepotrzebnie. Lepiej mogłem po prostu dać więcej amunicji zamiast tej strzelby, nie? Siła też jest potrzebna, żeby mógł w miarę daleko biegać i strzelać. Zaraz sobie przetestujemy go na Scylli. Dobra, jesteśmy na miejscu. Nasze postacie już coś tutaj widzą. Ale zaczniemy od tego, że szybkie celowanie, ja go jeszcze postrzelę bardziej, bo on się uleczył, więc raczej nie spowoduje to żadnej rany. Tak, prawie go zabijam w tym momencie. Gość dosłownie jest ledwo żywy. Tutaj zrobię dla niego zwiad tą jednostką. No widzę, już tam coś wykrył, więc będzie do kogo biec postrzelać. No tak, to będziemy do jutra biec. Dobra, gdzie macie maciorę? No, możesz wykryć kilku naraz gościu. Dziwne, obniżył mu się zasięg ruchu. Dobra, wiemy, że oni są tutaj, tutaj. O, może nawet nie dam rady chyba ich tak rozwalić za pierwszym razem. Ale dobra, i ty idziesz tu, może tam będzie ta Scylla. O, tak jak myślałem, jest. Dobra, przesuwamy się. Jeszcze, jeszcze. Ilu ich tam może być? Dobra. Ogólnie to do dupy jest trochę rozstawienie na tej mapie, bo oni tutaj są porozbijani. Trzeba by zacząć od tego gościa, co jest najdalej, ale boję się tam biec i strzelać. Ja możemy najwyżej zostawić dla kogoś, więc możemy podbiec, tak myślę, tutaj do niej. No zobaczcie, nawet samym zwykłym biegiem to ja mogę przebiec całą mapę, jak jestem w tym trybie żądzy krwi. Bardzo wysoki poziom jest. Jestem w stanie w każdy kąt mapy, powiedz, w tym momencie jeszcze strzelić. Tak więc zużyjemy tutaj sprint. No, dobiegniemy tutaj do niej bez problemu.
No i co, i się odpalamy. O, wskoczyli następnie, to będzie dokładnie tu postrzelać. Ja dobrze wziąłem tej amunicji trochę. No i tak o. Odpalamy szybką walkę. Jest. Dodatkowo odpalamy mu napływ adrenaliny. Jest. No i zaczynamy rzeźnię. No i tak to wygląda. Nic nawet nie uszkodzili nam naszych chronionych kluczowych budowli. Także ta postać jest na maksa przesadzona. No, po misji parę pierdół. Tylko można co najwyżej magazynki uzupełniać. No, także tak wygląda ta postać i jeszcze tylko coś wam pokażę przy niej. Wróćmy do niej. Sprzęt. O, masz amunicję. Zobaczcie, jeszcze jedna rzecz, którą wam miałem pokazać. Tutaj on ma na goleniki szturmowca Synedrionu, ponieważ one dają pancerza 18, prędkości plus 2, czyli dalej biega. No i celności dodaje. Tutaj mamy dosyć takie niespecjalne te macki. Na pewno jakby ktoś miał możliwość mutowania rzeczy od wyznawców Anu, to pewnie coś lepszego by tu zmutował, ale na przykład głowa Perceptora. Bardzo przydatne, bo zobaczcie, celność plus 20. Przydaje się w przypadku tej broni ciężkiej, bo ona jest dosyć niecelna. Także tak by to wyglądała ta postać. A jeszcze dla ciekawych, bo ktoś mnie tam prosił od was, pokażę wam, jak wyglądał mój oddział. W sumie teraz jakbym nie atakował, bo oni tu w sumie stali przez dłuższy czas, bo musiałem trochę nagrindować na tamtą postać punktów. Tak wygląda mój oddział, który zaatakował, plus dwóch snajperów, główną bazę. Tu ona nie jest zbyt silna, tutaj też nie jest specjalnie. Najwięcej pakowałem w jedną z postaci, w niego. Widzicie, w niego zużywałem prawie wszystkie punkty Phoenix. On dostał prawie wszystko z tych punktów, które udało mi się przez całą grę prawie, powiedzmy, dostać. Później się okazało, że bardzo łatwo nabić punkty Phoenix przy misjach z laboratorium, gdzie dostajemy ich po 8, 7, nie pamiętam dokładnie, ale chyba po 8. Co misja, widzieliście, jak można szybko tą misję zrobić, więc ich tych punktów można bardzo szybko nabić. Dużo, dosłownie jakby w godzinę w grze, bo nie ruszaliśmy się z tamtego miejsca wtedy przy nabijaniu tych punktów. Tutaj też on dostał siłę woli, żeby mógł strzelać wiele razy z użyciem szybkiego celowania. No i tu taka następna postać. A tu już chyba mi się pokazują. Nie, no jeszcze on był z nami, no. No i wiadomo, w sprzęt tutaj oni mieli akurat pancerze styczne, żeby ich nie było łatwo wykryć. Plus do tego hełm snajpera. Tu tak samo, tak samo. Później dałem wszystkim też hełmy snajpera, ponieważ dużo dodawały do celności. Ale teraz na pewno do tej drużyny trafiłby ten gościu, ten berserker i po prostu myślę, że bardzo szybko by mi ta misja poszła. Bo myślę, że on przy, nie wiem, tamci to by mu chyba amunicję tylko nieśli. I po prostu stanąłby na chwilę przy przejściu na te drzwi, które tam były i myślę, że po prostu poleciałbym nim od razu do tego gościa, co tam stoi, władowałbym w niego jakieś, no nie wiem, z 2000 obrażeń na raz. A
Jeszcze do tego właśnie, z racji tego, że u mnie w drużynie pamiętacie, byli ci goście tacy, co dodawali punkty akcji, to myślę, że nawet jeszcze szybciej by było. Bo on by tam dobiegł, powiedzmy wywaliłby swoje 4 punkty, no a ja jeszcze byłbym w stanie dorzucić mu 4 punkty moimi postaciami. Tak więc no myślę, że z 4000 jakby mu wrąbał na raz. No mówię, tylko amunicję trzeba by było mu nosić. No mówię, ta postać jest chyba najsilniejszą kombinacją, jaka jest w tej grze. No sami w sumie widzieliście. Także to by było na tyle. To chyba byłby jeden z ostatnich filmików jak na razie z Phoenix Point. Następną grą, jaką chcę zagrać, to jest chyba Transport Fever, tak myślę. Widziałem na Steamie, całkiem przyjemne recenzje ma, gra ekonomiczna. Z chęcią spróbuję i z wami się podzielę, jak będę grał. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia, siemaneczko.